Good and Bad. Przedstawiamy nowy dział, który ma za zadanie raz i konkretnie rozprawić się z błędami, które popełniamy podczas gry i użytkowania zestawu perkusyjnego. Na pierwszy ogień idzie kwestia dokręcania talerzy perkusyjnych na statywach. Jak myślicie? Czy mocno dokręcić, czy słabo, czy w ogóle nie dokręcać? Co jest dobre, a co złe?